Cześć wszystkim. Dzisiaj postanowiłam nakręcić daily vloga, takiego z kilku dni oczywiście. Dzisiaj są imieniny i urodziny mojej mamy, także wszystkiego najlepszego dla niej. Dlatego też trochę inna sceneria wokół mnie, bo przyjechaliśmy właśnie do moich rodziców. Zostaniemy tutaj też 2 tygodnie, więc myślę, że coś ciekawego się może przez ten czas dziać. Nie patrzcie na moje włosy, za 2 dni idę do fryzjera, też Wam pokażę, co zrobiłyśmy. A teraz może pokażę Wam, co kupiliśmy mojej mamie. A więc głównie będą to kosmetyki, gdyż malowałam mamę na wesele rok temu i strasznie podobał jej się taki pełny makijaż, więc zakupiłam jej takie kosmetyki, którymi ją wtedy malowałam w większości, żeby mogła sama siebie pomalować tak na następne wesele. Na początku tu jest świeczka o zapachu lilii. Teraz zabieramy się za to większe opakowanie. To są takie pędzle, które zamówiłam z AliExpress. Ja mam takie same. Mi się dobrze sprawdzają, więc myślę, że jej też będą się podobać. Zawiązałam to wstążką. Tu jest kilka dużych pędzli i kilka małych takich do rozcierania. Tu jest najlepszy rozświetlacz moim zdaniem. To jest ten rozświetlacz z Lovely Gold Highlighter. Dostępny w Rossmanie za 10 zł. Gratis do tych pędzli jeszcze był taki pędzel, taka szczota do makijażu. Sama też nie stosowałam jeszcze takiego rozwiązania, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Co tu mamy dalej? To jakaś maseczka 60-sekundowa z olejkiem arganowym. Tu jest całe kółko gąbeczek do makijażu. Mi najlepiej podkład nadkłada się gąbeczką. Mamie też się podobało, więc myślę, że się przyda. Tu jakaś sól do kąpieli z Rossmana z olejem z awokado. Tu maseczka w płachcie. Obie z mamą jesteśmy fankami maseczek w płachcie. Jest to szybkie, wygodne. To jest akurat maska regenerująca. Tu z AliExpress jeszcze zamówiłam takie serduszko do mycia pędzli. Ja może wyciągnę to z tego opakowania. O, teraz lepiej. To takie serduszko do mycia pędzli z różnymi końcówkami. Tutaj można wsadzić palce do środka i tak sobie myć. Nie wiem, sobie też takie zamówiłam. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Jeśli jesteśmy przy pędzlach, to od razu mydło do mycia pędzli. Ja używam tego z Protexu i sprawdza się super. Domywa wszystko, więc myślę, że mamie też się spodoba. Zamówiłam jeszcze taką różową zalotkę. Płatki pod oczy. Hialuronowe. Przed jakąś imprezą fajnie sobie zrobić takie płatki pod oczy. Tu jej wrzuciłam masę jakichś próbek, które po prostu gdzieś tam w drogerii dostaję do zakupów, a ich nie zużywam. Więc może mama zużyje. Kredka do brwi. Mamie kupiłam ciemniejszy kolor niż ja używam, bo mamie kupiłam 040 Don't Let Me Brown. A ja używam tego jaśniejszego Ash Brown bodajże. Do utrwalania brwi ja używam Essence Make Me Brow. I sprawdza się super, więc mamie też taki kupiłam. Coś do konturowania twarzy. Ja też używam tego samego produktu z Kobo. To jest ten odcień ciemniejszy Nubian Desert 311. I myślę, że dla mamy też będzie odpowiedni. Puder Rimmer Lasting Finish.
Mamie też wzięłam odcięcie mniejszy, bo wzięłam 03 Silky Beige. Ja mam odcień ten 002, ten jaśniejszy. Mama jest bardziej opalona ode mnie po prostu. I tu jeszcze jakaś szminka Sensik. To akurat nie jest prezent, to jej dam tak osobno, bo robiłam ostatnio porządek w swoich szminkach i po prostu doszłam do wniosku, że tego koloru nie będę używać, a moja mama lubi takie kolory, więc to tak po prostu tu wrzuciłam, żeby nie zapomnieć. I to by było na tyle. Że myślę, że mamie wszystko się spodoba i sprawdzi i będzie zadowolona. Także my teraz czekamy na gości, którzy zaraz zaczną się schodzić. Tego wam nie będę pokazywać. I może widzimy się, jak będziemy jechać do fryzjera. Pokażę wam włosy przed i włosy po. I ocenimy, jak to wszystko wyszło. Dzisiaj idę do fryzjera. Jak widać, odrost jest już masakryczny. Włosy też na końcach, nie wiem, czy od tej pogody po prostu strasznie mi się puszą. No i kolor jest taki już dosyć zmyty. Może wyjdę na balkon, bo może tam będzie lepiej widać. To pokażę wam, jak te włosy wyglądają przed, a później nagramy po wizycie u fryzjera. Jeszcze tak w 100% nie wiem, co chcę zrobić. Myślałam nad jakimś sombre, żeby nie musieć tak często farbować po prostu odrostów. Zobaczymy też, co fryzjerka doradzi. Także czekajcie na niespodziankę. Tu chyba trochę lepiej oddaje ten kolor. Ja już wróciłam od fryzjera. Zrobiłyśmy jednak takie a la sombre. Tu mam włosy ciemniejsze, na środku mam jaśniejsze, a końcówki są w takim chłodnym odcieniu. Specjalnie zrobiłyśmy taką dużo ciemniejszą górę, bo fryzjerka mówiła, że to się wypłuka, a żebym miała ten efekt na dłużej, to po prostu zrobi mi ciemniejsze. Wyjdę pokazać wam, jak to wygląda w świetle dziennym, w słońcu. Łączę się z wami ponownie. Pokażę wam, co kupiliśmy, ponieważ z tych 2 tygodni jeden dzień poświęciliśmy na zakupy i pojechaliśmy sobie do miasta, do galerii i kilku sklepów. Tam kupiliśmy trochę rzeczy i teraz zobaczycie, co dokładnie kupiliśmy. A więc pierwszy sklep, który odwiedziliśmy, to taki malutki sklepik miejscowy. Mama mi tam polecała właśnie pościele, że tam są fajne cenowo i dobre jakościowo poszwy na kołdry i na poduszki. I w tym celu właśnie udaliśmy się do tego sklepu. Okazało się jednak, że niestety będą go likwidować. I w związku z tym wszystko, co było w sklepie, było przecenione 50%. Więc wzięliśmy trochę skarpetek, tak jak tu widzicie. Jest trochę par skarpetek w różnych rozmiarach, te najmniejsze i te ciut większe. Tu wzięłam 2 pary rajstop. Jedne są to rajstopy bambusowe, a drugie takie z mikrofibry. Tu są skarpetki. Tu jest taki trójpak. Tu są 3 i tu takie z pieskiem. Sobie wzięłam taki komin. To jest taki kolor kremowo-szary w szare motylki. I na przykład ten komin kosztował 16,50 przez pół, więc zapłaciłam za niego 8,25, więc myślę, że fajna okazja. I kupiliśmy jeden komplet
pościeli, tylko jeden, ponieważ w rozmiarze 2x2,20, a właśnie taką mamy kołdrę, zostały tylko dwa komplety pościeli, więc no nie było za bardzo w czym wybierać. Już rozpakuję i Wam pokażę. A więc to jest pościel, taka brązowa, z drugiej strony biała, taka najzwyklejsza, klasyczna, taka nam się najbardziej podobała. Ta pościel początkowo kosztowała 130 zł, potem była przeceniona na 75, a my zapłaciliśmy za nią jeszcze połowę z tych 75 zł, więc myślę, że to był super deal. Nie powiedziałam Wam też o tych skarpetkach. Te skarpetki normalnie kosztowały coś około 3 zł za parę, więc za większość zapłaciliśmy 1,50 zł za parę skarpetek. I ogólnie w tym sklepie za te wszystkie rzeczy zapłaciliśmy niecałe 70 zł, więc jest ok. Teraz przejdźmy do następnego sklepu. W sklepie obok kupiliśmy też prześcieradło z gumką na nasz materac w rozmiarze 2x2,20. Takie w kolorze szarym. To jest taka próbeczka, można sobie podotykać i zobaczyć. Coś takiego i to kosztowało 35 zł. Więc wzięliśmy. Kolejna rzecz to ręczniki i właśnie w tym celu udaliśmy się tam do sklepu, bo mieliśmy trochę więcej czasu, wiadomo jak tutaj się pracuje, to tego czasu jest trochę mniej, a na urlopie było go sporo. Chcieliśmy jakieś takie porządne ręczniki, które wchłaniają wodę. Może się to wydawać śmieszne, ale do tej pory nie kupiliśmy żadnych ręczników. Wszystkie jakie mamy w domu, a mamy ich dość dużo, dostaliśmy w sumie w ramach prezentów ślubnych. No i wszystkie te ręczniki, a przynajmniej większość, w ogóle nie wchłania wody, albo zostawia na ciele takie paprochy, cały czas z nich lecą. Nieważne ile razy bym je prała, cały czas jest to samo. Więc szukaliśmy jakichś takich fajnych ręczników. Zastanawialiśmy się nad tymi ręcznikami z Giska i ręcznikami z Eurofirany, bo czytałam też, że tam mają fajne jakościowo ręczniki. Kupiliśmy w końcu te z Giska, bo jak weszliśmy, to okazało się, że na ręczniki była wyprzedaż minus 50%, więc postanowiliśmy spróbować tych z Giska. Więc są dwa komplety, mój i mojego męża. Są te duże ręczniki kąpielowe, wzięliśmy 70x140 i te mniejsze 50x100 cm. To jest taki fajny, grubszy materiał, myślę, że on będzie fajnie wchłaniał wodę. To jest z tej kolekcji Niby Gold z Kronborg, więc wydaje się, że powinno być ok. I za te ręczniki zapłaciliśmy, już Wam powiem, za te duże 26 zł, a za te małe 14 zł. Tak, te małe były po 14 zł, a te duże po 26, więc myślę, że spoko cena. To nie wszystkie ręczniki, jakie kupiliśmy, więc zaraz wyciągnę następne. I kolejne ręczniki, ten komplet jest mojego męża, ten jeden ręcznik jest mój. Dlatego jeden, bo z tej serii ręczników nie było tych w rozmiarze 50x100 cm, więc postanowiłam nie brać, a ja tam tych większych ręczników, tych 50x100 używam do włosów, a takich malutkich do twarzy mam pełno, więc nie brałam. Ja wzięłam taki beżowo-biały, to jest też 70x140, a to jest szary i taki mały. To jest 40x60 cm. I za te ręczniki wszystkie wyszło nam niecałe 143 zł. A tak, co byśmy zapłacili dwa razy tyle, więc postanowiliśmy spróbować najpierw tych ręczników z Giska, a gdy one też się nam nie sprawdzą, to wtedy kupimy te ręczniki z Eurofiran. Trafiliśmy też w końcu do sklepu Eurofirany. Te ręczniki też były fajne jakościowo, w dotyku były takie fajne, mięsiste. A że szykują nam się dwa wesela w październiku, na których nie będziemy z powodu naszego maleństwa. Więc postanowiliśmy, że kupimy taki drobiazg ręczniki, jakiś alkohol, dołożymy kartkę i po prostu przekażemy państwu młodym po
weselu, jednym może trochę przed, bo się z nimi będziemy widzieć. I to jest jeden z kompletów. Żona mąż w kolorze takim niebieskim, turkusowym. Drugi, wkleję wam zdjęcie. Tam był pan domu i pani domu. To zostało u moich rodziców, bo my dopiero pewnie w listopadzie albo w grudniu będziemy u moich rodziców, a to wesele jest w październiku, a potem państwo młodzi wyjeżdżają do zagranicy, więc nie będziemy się z nimi widzieć, dlatego poprosiłam mamę, żeby przekazała od nas taki skromny prezent. Ale zrobiłam zdjęcie, więc je wkleję. Byliśmy na zakupach również w Tesco i tam mój mąż wypatrzył taką blokadę na okno, na strefie z obniżkami, i ona była przeceniona z 24,99 na 6,19 zł, była tylko jedna ostatnia. Jeszcze nie wiem, jak się tego używa, ale on to wziął, on to będzie montował. Doszedł do wniosku, że przyda się w pokoju dziecka taka ochrona. I druga rzecz to taka fajna wyciskarka do cytrusów. Była też przeceniona z 70 zł na 35, więc myślę, że ok. Elektroniczna, można mieć zmywarce z Philipsa, także zobaczymy, czy nam się będzie sprawdzać. Reszta to były zakupy spożywcze, więc nie pokazywałam ich. Pokażę wam jeszcze, co udało mi się upolować już jak wracaliśmy tutaj do siebie na tej promocji minus 49% w Rossmanie. A więc w Rossmanie kupiliśmy kilka rzeczy, między innymi płatki takie hydrożelowe pod oczy. Jedne, drugie. Kupiłam takie ujędrnianie lifting antycelulit z Sorai. Też był na tej promocji minus 49, więc wzięłam na próbę. Zobaczymy, czy będzie działał. Wzięłam też z Palmersa od razu dwa opakowania kremu do biustu. Używam teraz, sprawdza mi się. Normalnie kosztuje 34 zł, teraz był minus prawie 50%, więc od razu wzięłam dwa. I trochę maseczek. Ta bardzo fajna maseczka z Bielendy, maska węglowa. Wzięłam dwie sztuki od razu. Tu na próbę jakąś z AA, tu jakieś maseczki z Perfekty, tu dwie z Eveline, a mój mąż sobie też wziął dwie z AA Men. Także nie było tego jakoś aż tak strasznie dużo, ale po prostu to nam było potrzebne. Nie chcieliśmy brać rzeczy, które mamy już, robić niepotrzebnych zapasów, więc wzięliśmy kilka rzeczy, a minus 49%, no i tak się opłacało, więc myślę, że zakupy są ok. Także to już będzie tyle. Żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, kciukowania, subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!